Dzień dobry, Agnieszka Krakosińska. Jarosław Deptuś. Przyjechaliśmy dzisiaj z Helu, a w ogóle jesteśmy z Sosnowca, ze Śląska. Wczoraj jadąc na Hel na właśnie weekend walentynkowy, wyczytaliśmy w necie, że odbywa się tutaj impreza walentynkowa. No i spróbowaliśmy, przyjechaliśmy i było świetnie. No i jakie atrakcje głównie Państwu się tutaj podobały dzisiejszego wieczoru? Głównie klimat tego zamku w nocy, świetny moim zdaniem. Kuchnia nam się podobała. Kuchnia najbardziej. Jak widać. Przez moment rzeczywiście można było poczuć, jak żyli tutaj ludzie w średniowieczu, jak to wszystko wyglądało. Świetna akustyka, bardzo fajna muzyka puszczona tam na tym krużganku, czy nie wiem, jak to tam nazwać. Ogólnie naprawdę warto, bardzo fajny klimat. Nie żałuję Państwu, że właśnie w taki sposób tutaj na średniowiecznym zamku spędzili Państwo. No co prawda jeszcze nie ma walentynek, ale jako taki rodzaj walentynkowej, powiedzmy, randki wieczoru. Nie żałujemy i chętnie polecimy wszystkim taką atrakcję. Przewodnik bardzo merytoryczny, ciekawy, dowcipny i tak dalej, że tak powiem. I sam strój oddaje już klimat częściowo tej imprezy. Siłą twoją będę. Ja cię uniosę nad obłoki, gdy ziemia pęknie ze śledem. Gdy ujrzysz ślady śmierci wszędzie, ja mocą, siłą twoją będę. Będę twoją poprzednią, gdy świat tonie bez powodzi, gdy zwątpisz w miłość w jej orędzie, ja mocą siłą twoją będę. I będę czekać bezustannie, aż jak się odrodzisz. I dam ci wszystko, zawsze, wszędzie i mocą siłą. No pięknie, należy się prawo. Super. Dzień dobry, Maciek z Gdańska i Paulina też z Gdańska. No i jak Państwo oceniają dzisiejszy wieczór walentynkowy na średniowiecznym zamku u nas tu w Mamyborku? Bardzo ciekawy sposób na spędzenie właśnie tego czasu walentynkowego. Można było poznać zamek troszeczkę z innej strony, nie tak typowo jak każdego dnia. Klimacik fajny, śnieg leżał, także naprawdę polecam na przyszłość takie spędzenie czasu. A jakie szczególnie atrakcje przygotowane tutaj po drodze w trakcie zwiedzania najbardziej się Państwu podobały? Ciekawe było to, że praktycznie w każdym miejscu odbywały się jakieś konkursy. Dla nas najlepszy był moment, kiedy w jednej sali wszystkie pary tańczyły. No było to takie ciekawe i miłe. Jak najbardziej będziemy polecać znajomym, żeby tutaj przyjechać.